Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szczypson i dzisiaj widzę, jest wielki dzień. Nie wiem, czy widzieliście odcinek u Milki, ale tak wam szybko powiem, że Emilia no, ma lekki problem, lekką kraksę ma, że tak to ujmę. Ponieważ, no, jej domek został przejęty. Ja nawet tego nie zauważyłem, nawet nie wiem, kiedy on został przejęty. Ale widzicie, tutaj chyba palionowot mieszka, co jest nie dość spokojna gdzieś tutaj. O, jest tam, patrzcie, tam jest, zaraz sobie do niej zajdziemy oczywiście. Ponieważ sytuacja jest taka, że no musimy coś zrobić, żeby ten palionobot oddał jej ten domek, bo wiecie, no jednak to jest jej dom i możemy sobie żartować, ale jednak, no to jest jej dom. Patrzcie, ja sobie tu wchodzę teraz. Naciągam cięciwę. Kurde, chciałam się ruszyć w ostatniej chwili, żebyś ten... Ajajaj, no nie, no nie ze mną te numery. Chodźcie, panie, dobra, tak chcesz się bawić? Dobra, będzie zbierać itemy zaraz. A, jesteś na górze. No dobrze. Ty, kto to użył fajerwerki? Ty gdzieś poleciałaś. Poleciałaś gdzieś. Ja nie mówię nic. Gdzie jesteś? Nie ukrywaj się. Ukrywam się, bo się ciebie boję. Gdzie poleciałaś? Nie powiem ci. Oj nie, nie będziemy się tak bawić. Nie znajdziesz mnie teraz, nie ma opcji. Oj nie, nie. Oj nie, nie, bzyku join the game. I co teraz? Co teraz powiesz? Nic no. Nic nie powiem. Nic nie powiem. Gdzie poleciałaś? Nie powiem ci. Ty gdzieś poleciałaś. O, już wiem. Nie no, zostaw mnie. Nie, proszę! Nie wiedziałem, że masz tak mało życia. Nie, dobra, to nie jest... O kurde, to ten kocur jest? Dobra, nie będę go zabijał. Dobra, przepraszam. To tak nie miało wyglądać. Dobra, ja dzisiaj przychodzę z dobrymi wieści... Dobre wieści przynoszę. Niczym... Kto przynosi dobre wieści? Święty Mikołaj. No to jestem Świętym Mikołajem dzisiaj w roli Świętego Mikołaja. Oddaj mi moje spodnie. Nie mam twoich spodni. Masz moje spodnie. Nie mam twoich spodni. Mam już. No to co mi... A nie, takie oskarżenie o kradzież to jest w ogóle nieakceptowalne. Dobra, chodź, lecimy, bo mam pomysł dzisiaj. Kurczę. No nie... No dawaj, wskocz tam. No sam tam sobie wskoczę. Mam mało serduszek już. Dobra, chodź. Chodź, mam dzisiaj pomysł bardzo fajny, ponieważ postanowiłem, że musimy dzisiaj zrobić prezent dla palionobota, żeby on ci po prostu oddał ten twój dom, nie? Doceń, doceń, że walczę o twoje miejsce zamieszkania, dobra? Doceń, więc, więc ja w tym momencie jestem tutaj, patrz, przygotowany jestem tak, że w Enderchestie przepalałem dzisiaj, dzięki czemu mam 34, no mam prawda 34 levele mam w tym momencie. O, 34 levele. O. O. Zyku, left the game. O nie. Chcesz też left the game? Nie, nie chcę, proszę przestań. Proszę przestań. Dobra, mam tutaj żelaza bardzo dużo, którego przepaliłem sobie, dzięki czemu będziemy mieli z czego zrobić tutaj pewną rzecz. I również mam tutaj troszkę redstone'a mi zostało. A teraz już ci mówię, co dzisiaj będzie robione, ponieważ dzisiaj chciałbym zbudować z tobą wielki napis Palionobot. Po to, żeby Palionobot. Tak, po to, żeby zrobić, no żeby po prostu zrobić mu taki prezent, jeśli to tak można nazwać. I po prostu dzięki temu może on przychylniej spojrzy przychylnym okiem na, prawda, na twój powrót ewentualny do, no do twojej Milk Fortress, nie? Dobra, ty jesteś taka znudzona, tak? To ja tutaj walczę o twoje dobra, a ty jeszcze przez ziewanie. No dobra, widzicie, tak widzowie, tak to już wygląda. Ostatnie gada, że ja nie mogę, ja już 4 razy to słyszałam. Dobra, okej, okay, żartowałem, jednak dzisiaj wiesz co zrobimy? Zmęczona. Dzisiaj, ja wiem, że ja nie mam gdzie spać. Dobra, okej, okay, zmieniamy plan, w takim razie dzisiaj budujemy mur wokół twojego domu, tak żeby palionobot był miał mocniejszą fortecę. No przestań, okej. No ja po prostu jestem niewyspana. Ja śpię w jakimś stogu siana. Czekaj, bo ustawiam kamerę, bo mam źle ustawioną. Teraz jest lepiej. Dobra, no dobra, niech ci będzie. Gdzie budujemy ten napis? Wybierz miejsce na napis. To musi być twoja decyzja. Ja przygotowałem... Ale to ma być gdzieś tutaj, czy... Nie wiem, no nie gdzie sobie... Dalej. Chyba, no to gdzie chcesz? No, na przykład... Czekaj. Na przykład gdzieś tutaj. Nie no, tak w środku? No, albo dobra, to tutaj, czekaj, albo... No czekaj, to nie jest łatwe. Ty, na plecach botowi wielkiemu zrobimy. Patrz, o. Na plecach, tak żeby, tak żeby... Żebyśmy my tego nie musieli oglądać, żeby on to wiedział, że to jest. No żeby jeszcze miał podpisane plecy, palionobot na plecach.
Dobry ja pomysł? Tego nie będę budować. No, ale ja tego nie będę budować w powietrzu. Dobra, ale trzeba sobie, trzeba teraz tak, trzeba napisać na czacie. Patrz, robimy tak, robimy paliono myślnik bot. I teraz, która litera twoim zdaniem jest na środku? Chyba N, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. No, no to trzeba od N zacząć. Czyli tutaj trzeba zrobić tak. O kurczę. Tu ustawiamy to. Napis robimy na tej wysokości, co chyba? Co się dzieje? Czyli tu musi być N. Patrz, robimy N. N się robi tak. N musi być zaczęte tu, a skończone musi zostać tu. Nie, to no. M. Co? No ale N też tak trzeba zrobić. No. A na ile katek? Nie, nie, źle. Albo dobrze? No, ja nie wiem, wiem, nieważne. Zróbmy tak, zróbmy... Ale żeśmy to zrobili. Mega, zróbmy ścianę. Jeszcze dobra, ja szczerze jestem w budowaniu, no to średni. Tak, czekaj, muszę zobaczyć od, z daleka, no. Mega ny! To super ny. Dobra, ny, kurczę. Mamy ny. No. Dobra, czyli mamy N. No to teraz robimy tak, robimy challenge. Ja daję ci pół bloków i to i ty bierzesz drugie. Znaczy ja biorę jedno pół, drugie, ty drugie. Kurczę, dobra, nie umiem się wysłowić. Po połowie bloków bierzemy i teraz którą chcesz stronę napisać? Chcesz napisać czekaj, jak to jest? Musisz napisać obot czy palio? Ja chcę napisać obot. Obot, dobra. Obot się robię... do obot. Ale ja się stresuję. A ile ma być ten? Ale to, czekaj, na zmianę robisz czerwone, białe, czy jak? Tak, tak, trzeba to mieszać, no. Ale dobra. Tak w ale z powiedz gustem. Mi, ile ten, jeden odstępu? Dobra. No tak, jeden odstępu, tak, dokładnie, tak. Okej. Okay. I wszystkie mają być takiej samej wielkości? No, no, no oczywiście, że tak. Mhm. To jest najważniejsze, najważniejsze. No, dobrze, nie to. Może być koślawe, nie może być koślawe. No jak ci, ja nie wiem jak ci idzie, ale mi idzie, bardzo dobrze mi idzie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, dobra. Trzy, cztery, pięć. Mi też idzie super, przednio. Dobra, o. Czekaj, czy ja dobrze napisałem? Ja muszę zrobić o, raz i, dobra. To będzie ciekawe, to jest, już mi się podoba to zadanie. Dobra, zróbmy tutaj tak. Teraz zacznijmy od tego, tu. I będzie bardzo łatwe. Dobra, tak. Kurczę. Teraz do góry to, jedno to, jedno to. To, dobra, o jeszcze jedno tak zróbmy. Dobra, czyli teraz muszę zrobić L. Ej, ja mam o wiele łatwiejszą niż ty. Nie teraz podoba tak mi się to. No sama sobie wybrałaś, ja ci dałem opcję wyboru. No dobra. Nie podoba mi się. Dobra, tu. Czyli teraz musimy ja się nie podoba tak. Mi się to. Ej, mi się skończą bloki, nie starczy mi. Mamy mi problem. Starczy. Mamy problem. Ly, czyli ja muszę py a jeszcze muszę zrobić. Ej, to może starczy, to może nawet idealnie. To może być tak, że idealnie, o kurczę, idealnie mi starczy, czyli robimy tak. A, zróbmy tu. Coś takiego i teraz tutaj, tu, okej. Okay. Stary, tego się nie da zrobić. Nie da się, co ty gadasz, że się nie da? No ja nie mam jak by zrobić. No to by jest łatwe. No to chodź tu i zrób by. Czekaj, już. Ja muszę to pomieszać, wiesz? Czekaj, dobra, tu. Już sobie poradziłam, zrobiłam sobie. Widzisz, jaka jesteś super? Dobra, i tu, i teraz muszę wejść na te napisy. Ej, dobra, mi te napisy wyszły bardzo dobrze. Mi chyba nie, ty mnie zabijesz, jak to zobaczysz. Zabiję, to cię palię, no bo jak to zobaczy. Jak mu się nie spodoba. I ci nie odda domu. Dobra, zróbmy nie, tak. Kurczę, ciężko się to robi na takiej wysokości. Te ostatnie... No strasznie ciężko. Dobra. O, dobra, okej, okay, zabrane. Mi spadło kilka bloków, ale to chyba nie ma tragedii też. Z tego powodu. Dobra, dobra, coś takiego. Okej, okay. I teraz tutaj trzeba zrobić... Tak. Okej, okay. I to jest na tej samej wysokości, świetnie. Ło! Nie, no kolejne bloki mi spadają. Dobra, teraz najważniejsze, musimy zrobić coś, co Emily zajmie najdłużej, czyli wylądowanie w odpowiednim miejscu tak, żeby zrobić ten napis. Czyli wylądujmy sobie... O kurczę, palio, no bo tam jest w ogóle na górze, co on tu robi? Ty, on patrzy na nas, czy on... To stoi! Co? O nie. Ole jazda. Dobra, to musimy zrobić w takim razie dobrze ten napis. Czekaj, ja tutaj już kończę. Tutaj muszę zrobić tak i teraz muszę... O nie. Skończyłam. Skończyłaś? Ja w tym momencie, ostatnie bloki muszę stawiam. Aha, bo ty to zrobiłeś w ten sposób, a ja to tak trochę inaczej zrozumiałam jakby co. Czyli?
No inaczej trochę. I o, jakieś mam za grube jedno. Aha, ale tak to zrobiłaś. Ale Baliono, to jest ładne całkiem. Bot. To o, jakie ty zrobiłaś ogromne! No wiem, bo mi się pomyliło, witrze, nie będę mieć o jedno chudsze, ale to można zrobić. Patrz, czekaj, ja to zrobię. O nie! Witam cię, Palionobocie. Siema. Ale to oszpeciłaś, serio, Emilia. Gdzie ty jesteś? Co to ma być? To jest napis, zrobiliśmy ci, taki specjalny dla ciebie, to jest prezent. Teraz z daleka zobacz, jak wyglądasz potężnie. No. Z napisem na plecach, to jest to. Podoba ci się? No nie wiem. Wiesz co, zrobiliśmy to dlatego, żeby ci ułatwić decyzję z oddaniem domu Emilii, nie? No bo ty i tak masz tu takiego dużego robota, to po co ci tam ten dom? No właśnie, jest taki ładny ten robot. Jest on ładny, ale jest on krzywy. No, Emilia go poprawi. Ach. Mam nadzieję, bo jak nie, to będę was czekała, że tak powiem, tutaj nauczka za takie czyny. Ale bo to... ja mojego robocika oszplecać nie miałem zamiaru. No, ale... No dobrze. Dobrze, dobrze. Emilia nie chciała tak brzydko tego zrobić. Wybacz. Przecież to jest ładne. Patrz jej. No przestań, ale nie. Szybso. Dobra, ale my to poprawimy. Ała! Dobra, co ci się nie podoba? Wydaje mi się, że tam dobra, za części się... mnie, no kurde. Widzę, że naprawdę się staracie, żeby ten domek odzyskać. No daj, damy ci czas do zastanowienia się, nie? W sensie, tu se popatrz. Nie. Ja się chyba, albo w sumie nie zgadzam się. Aha. Zastanowię się, ale jest duża szansa, że domek dostaniesz z powrotem. Bo nie mam zamiaru, żebyście mi tutaj poza moimi plecami oszpecali mojego robota. Więc pomyślmy na tym. Mocno. Dobrze. Dobrze, czyli tak, to my w takim razie w ciszy i w pokorze wracamy do domu, a ty się zastanów i prawda, Happy New Year. Mam nadzieję, że tak. W pokorze. Prawda, no pokorze. I wesołego jaja i z Bogiem. Aleluja. Dobra, ale... Paszył, bo... Dobra, Emilia, to był najdziwniejszy prezent, jaki w życiu zrobiłem. Nigdy nie zrobiłem czegoś gorszego dla kogoś, naprawdę. Ja też. Nie wiem. Niesamowite to było, naprawdę. Bardzo się cieszę, że mogłem zrobić napis Palion. Szkoda, że tobie bot wyszło grubo. Ja się starałam. No dobrze, wybaczam. Wiedziałeś, że ma być ten, tak jak mnie. Straciłem całe żelazo, które miałem, nie, ogólnie. A ja mam jeszcze. No, mówisz już. Ci oddać to, co mi zostało. To masz dużo na domku, nie, też jeszcze. Dobra, no, to możesz mi oddać, bo to w końcu moje. Masz 13 bloków czerwonego. Dzięki. No, kurde, ile tego ci zostało? No, to ja miałem jeszcze też swoje żelazo. To nie chcę aż tyle, to masz. Czekaj, gdzie ty jesteś? Masz, żebyś nie była biedna też. Połowę ci daję. Ja mam pełno żelaza, jak widzisz. A, no dobrze, w takim razie tyle. Dobrze, widzowie, ja kończę ten odcinek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na kolejnym filmie. Mam nadzieję, że prezent dla Palionobota sprawi, że Emilia odzyska swój dom i będzie wszystko git. Trzymajcie się, elu!